Cześć wszystkim, znowu posiadam czcionka Majui. Dobra, wyskoczył nam event, na który czekaliśmy. Znaczy ja czekałem. Czy coś się ważnego zmieniło? Tak. Mamy dużo kasy. Nie, poczekajcie. Mamy dużo kasy i jeszcze więcej. Tak, doszliśmy do momentu, w którym kasa w tej grze przestaje mieć najmniejsze znaczenie. Więc mogę kupić kilka dodatkowych akcesoriów. Możemy kupić brakującą nam zbroję. Momencik. Binelist. To kupmy na przyszłość. To jakieś kup na przyszłość. Może się przyda. Show shoes. Nie mamy. Kupmy. Dobra. Coś jeszcze chcemy kupić. Mirfield Hammer. O, brakowało nam. Kupmy. Dobra. Akcesoria. Mogę kupić kilka Sages Medal. Jeden się jeszcze przyda na przyszłość. Knight Medal może też się jeszcze kilka przyda. No, zróbmy to od razu, czemu by nie. Dobra, od tego momentu, jeżeli będę miał opcję albo coś farmić, albo coś kupić od dieta, to kupuję to od dieta, bo kasa już nie ma najmniejszego znaczenia w tej grze. Dobra. Jedziemy z tym. To nam zajmie cały odcinek. Jakby się wynieśli? W sumie inżynier... Tak, stary pryk ma takie dosyć podróżnicze życie, więc chyba nie zajęło mu dużo czasu, żeby się spakować i ruszyć, ale mógł przynajmniej dać znać. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nanda, Baro? Konna tokoro de nani shite yagaru? Shibaraku dekakeru kara Katorito no yōsu o mite oite kure to iwarete na. Katorito wa aeru ka? Nie. To ciekawe. Cóż, Diet, no to zawaliłeś. Miałeś jedną robotę, Diet. Pilnować dziecka. Dziwni ludzie, dziwna sytuacja. Nie wiemy, co się właściwie dzieje. I wygląda na to, że nikt się nie pofatygował, żeby nas poinformować. No nie ma, jak widać. Toshka, Ryūteki Keikoku datta to omou ga.
そういえば最近の雨で水かさがとか話してたし、ほらあそこじゃねえか。Dobra. Spisujemy grę i bierzemy się za to od razu. To jest coś, na co właśnie czekałem. To jest bardzo ważna część nie tylko tego rozdziału, ale całej gry. Great Bank Grebel. Jedziemy. A właśnie. Może tak, krótkie podsumowanie, co tam się generalnie działo, no... Tak, Avara poszedł do domu starego Pryka, żeby pogadać z nim o Katorit. Okazało się, że starego Pryka nie ma i że Katorit też nie ma. Potem przychodzi Diet i mówi, że stary Pryk poszedł reperować coś, jakąś tamę. I że kazał mu przypilnować Katorit. I właśnie przyszedł do starego domu i okazało się, że Katorit nie ma, więc Katorit musiała pójść za nim. I teraz tak, dziwne rzeczy się dzieją i idziemy tam dopilnować sytuacji, żeby upewnić się, że wszyscy będą ok. Ame ga kitsuku natte kita na. Yahari kite seikai datta. Mazui na. Omotta ijou ni henkei shiteru. Kono uryou ja sou nagaku wa motanai zo. Na. 満水になったら下流の町まで全部飲み込まれてしまう。以前から腐食が目立っていてな、ここまで変形しているとは思わなかったが、長雨のせいだろう。だがわしが持ってきたこの修理部品を使えばこんな雨ぐらい平気だ。ちょっと待て、さっき腐食が原因と言っていたが、この歪みは変じゃないか。jeżeli tylko woda jest waszym problemem, to może i by wytrzymało. うん。確かにこのネジは腐食していないな。その割には変形がひどい。これはどういうことだ。おい、これは何の音だ。決壊するんじゃないか。ね、coś dużo gorszego。だがこいつはもっとまずいかもしれないぞ。あの足跡、知事様。やっぱりこの先にいる。私、知事様の力になれる。きっと役に立てる。山が向いてる。知事様、大丈夫かな。じいさんたちが目指したっていう機械堤防はもっとずっと奥の方にあるはずだ。じじ様、待ってて。Dobra, Katorit musi iść dojść do celu.
Katorit nie może zostać pokonana. To jest nasz cel. Nie chcemy tam na razie iść. Dobra. Zapiszmy. Aż... W tej misji dużo może pójść nie tak. Dobra. Katorit musi dostać się tam. I chyba ona przyjdzie tędy. Ale to później. Tymczasem nasza główna drużyna musi przejść jakoś tędy, tędy. A to co? Gigant. Już chyba tak z takimi walczyliśmy. Tędy. Tutaj. I dopiero może dojść tutaj. A też będzie musiała dojść. Zobaczycie zresztą dlaczego. Dobra, no to... No, że tak, Fia. Skoro już tu jesteś, przywołaj swoich pomagierów. I zobaczymy, co tu mamy. Dobra. Dobra, może Fia tutaj. Katorit. Zamień się w dorosłą. I teraz możemy coś kombinować. Przy okazji, dobry level up. Przydać się. Dobra, to teraz tak. Diet. Diet się zawsze przydaje. Ha. Dobra. Co jeszcze chcemy? Ior. Dobra. Ej, tak, jeszcze muszę pozmieniać im pewnie ekwipunek na docelowy. Czy coś jeszcze chcemy przywołać? Raczej kogoś. Weźmy Kisnir. Dobra. Jeszcze jeden wolny slot na jednego Yuiki, jakby co. Dobra, może Avaro pójdzie z nimi. Tylko tak. Sprzęt docelowy, czyli Avaro bierzesz Knight Medal. Ty bierzesz Sage's Medal. Ty Knight Medal. Ty Knight Medal. Ty... dla ciebie zabrakło Knight Medal. Więc weźmiesz Veteran's Ring. Tu. Ty może Sage, zobaczymy. Ewentualnie Knight Medal. Dobra. Idźmy do przodu. Dobra, co tutaj mamy? Peszek. Ior, coś tutaj jest. Jaką ty masz broń? Masz pewnie świętą broń, tak. Dobra, zostaw, powinna być w miarę uniwersalna, cokolwiek by tu nie było. Dobra i... Dobra, zniszcz to. Mhm. Co ty masz słabość? Ice. Tego nie masz. Tego diet nie ma. Więc snajpuj go piorunami. Ładnie? Ej. Dobra, jedziemy. Dobra, zdejmiesz go. Atakujesz wręcz. Ciekawe.
Na szczęście zbyt dużo nie robisz. Dobra, tutaj się pojawili przeciwnicy, tutaj się też pojawili przeciwnicy. Czy możesz mu coś zrobić? Możesz mu coś zrobić, to zrób mu coś. Dobra. Fia, możesz dokończyć zadanie. Jakiś łuk lepszy. Żeby nie zużywać many. On ma prevail. To nie bawmy się z nim. Dobra. Karynie podziękujemy. Kisnir-san. Co ty masz? Słabość fire. To dobrze się składa. Blade Dance jeszcze zawal. Chociaż masz trochę mniejszą szansę na trawienie, on też ma. Dobra. Dajesz, Kisnir. Ładnie. Dobra, Avaro. Ty. Jesteś w stanie to zdjąć? Jesteś w stanie, super. Dobra, diet. Ustaw się tutaj, bo Kisnir chce, żeby się mogło uleczyć w następnym turze. Tak. Co my tutaj mamy? Mamy na przykład coś dla Ranri. Dobra. A ty czego nie lubisz? Thunder nie lubisz. To akurat dobrze się składa. Jakiś atak dystansowy masz Fireball. Ty nie lubisz ognia. Raz, dwa, trzy. To wycofaj się. Najwyżej Ranri oberwie. Dobra. Dobra. Ior, możesz kontratakować. Generalnie przydałoby się to złapać, ale mech. Skupmy się na robocie. Tu. Dobra, nie musimy używać many. Świetny level up. Świetny, dobra. Resistance i luck. Super. Dobra. Czy jesteś to w stanie zabić? Nie tą bronią na pewno. Ale jaką? Ice Thunder Holy. Chyba nie masz żadnej piorunujący. Nie, masz Thunderclap Katana. Dobra, tylko się nie uleczysz w ten sposób. Dobra, powinno być ok. Dobra, klapnij go. Super. Avaru. Dobra, Ranri. Zobaczmy, czy tutaj coś będzie złego. Nie. Super. Dobra. Może tutaj? Tylko pokój. Dobra. Ty. Okej, dobra, już się generalnie nie śpieszymy, chcemy zbadać tutaj wszystko, co jest.
Dobra, ty nie masz za bardzo ruchu, to koniec. Coś mi tu zajęło. Coś za chwilę tego bardzo pożałuję. Ładnie. To właśnie, to jest coś, co dobra broń z dobrym żywiołem, jaką różnicę robi. Ior, powiedz nam, czy coś tutaj jest. No nie za bardzo. Chociaż są smakołyki. Dobra, na razie się zajmijmy tym czymś. Tylko tak. Renri. Avaro, przyjdź tutaj, bo zdaje się, że tutaj te pewnie też będą jakieś smakołyki. Fia. Skarby. Small potion. Zawsze się przyda. Dobra, na razie zajmij się tym. Nie powinieneś tego zabić, ale... Zapomniałem, że to jest niegrzeczny potwór. Tak. Dobra, co jeszcze chcemy zrobić? Na razie tyle. Dobra. Chcę ryzykować. I tak nic nie ryzykuję. Zatłucz to. Dobra. Avaro, zobacz, co tutaj mamy. Ior, akcesoria mining. Dużo mamy. Może ci to zająć trochę czasu. Ale dobra. Powoli idziemy do przodu. Ty tutaj. Słodkości. Dobra, na razie zobaczmy, gdzie chcemy pójść. O, pomożesz, Avaro. Fia. Tutaj. Weź sobie jeszcze jednego Yuiki do pomocy. Dobra, co tutaj mamy? Na razie nic. Dobra. Ranry w tą stronę. Pomożesz. Kisnir, ty też. Dobra. Tutaj coś mamy? Nie za bardzo. Tutaj też nic. Dobra, jak daleko ty możesz się przenieść? Niezbyt daleko. Fia, stań tutaj pod ochroną Yuiki. Dobra, ty za to weź może swojego monokla na razie. W wszelki wypadek, gdyby tu było coś ukrytego. Ior, tutaj? Kolejne małe korytarze. A coś tutaj? Przejście w tą stronę. To ogólnie chyba tutaj mamy przejście dalej. Dobra, diet. Trochę stare kości ci się już zmęczyły, możesz odpocząć. Dobra, ty, czy masz mining? Masz. Znaczy, że nic tu nie ma. Ty, Ior, tego już nie potrzebujesz. Za to ty możesz to wziąć.
wszelki wypadek, gdyby to było coś jeszcze do jakiejś słodkości do zebrania. Dobra, mamy czas. Zbierajmy porządnie. White thread. Dobra, ty możesz iść w tą stronę. Ty też. Ty też. Dobra, ty ogień, ogień, masz ogień, masz. To ściągnij gościa. Thunderclaw, akurat nam brakowało ich. Dobra. Powoli do przodu. Katorit, tutaj jeszcze. Teraz tak, Fia, zajmij to. Ranri, zajmij to. Na razie w sumie cię nie potrzebujemy. Dobra, Kisnir. Ranic tam nie ma, ciebie też na razie nie potrzebujemy. Avaro chyba potrzebowałby przerwy. Albo zaraz mu damy jakiegoś Powerade'a czy innego Energolca. Dobra. Your... o, sam raz masz punkty ruchu. Kisnir tutaj. No i dobra. Katorit, wracaj, idziesz już do swojej docelowego miejsca. Ior, idź przodem, bo tak najpierw Katorit może się ruszyć. Znaczy Katorit, Kisnir, teraz ty Ior, teraz niebieski chłopczyk. Dobra, ty... Tak, to spróbuj ściągnąć. Dobra. Super. Domyślam się, że tędy musimy dalej iść. To Ior, zbadaj tutaj co jest. Smakołyki, dobra. Najpierw tego gościa popewnię twoją ognistą bronią. Zrób snipe. Dobra. Ty Kisnir do przodu. Wszyscy do przodu. Ty też. A ty nie. Dobra, ktoś jeszcze? Nie, to wszystko. Diet, możesz zagarnąć smakołyki. 10 rzeczy, super. Ior. Kisnir. Poczekasz trochę na resztę. Aż się doczłapią. Dobra, ty z powrotem weź swój Sage's Medal. I przyjdź do przodu. Dobra. Wszystkie resursy już mają pozbierane, więc nie musimy się za bardzo martwić, że coś przegapimy. Dobra, Kisnir. Co tu mamy?
Nic. Okej. Avaro. Stań tutaj. To troszkę fez zregenerujesz. Nie za dużo, ale zawsze to coś. Dobra, trzymaj się, Katorit. Już zbliżamy się. Dobra, Kisnir, możesz tutaj zebrać to. Dobra, idziemy. Dobra, zapiszę w tym momencie. Ponieważ nie chcę mi jeszcze od razu wchodzić Katorit do tego miejsca. Generalnie chcemy tam wejść, kiedy już nasza drużyna będzie dosyć blisko. Tak, ten punkt również może się przydać. Tylko tak, będzie ciężko zająć. Tak, chyba mamy zablokowaną drogę, dopóki Katorit nie dojdzie do swojego miejsca. Dobra, ty zajmujesz miejsce. Pozbądźmy się na ciebie na razie. No i dobra, i Katorit. Dobra, w międzyczasie powinniśmy być w stanie tutaj się wbić. I może zająć nawet ten portal. Teraz ty. I teraz ty. Dobra. Chyba poczekamy, aż zajmiemy ten portal. Tak. Kisnir tutaj. Avaro tutaj. Dobra, ty się wycofaj. Raz, dwa, trzy. Ty czego nie lubisz? Earth. Więc tak zrobimy. Teraz Karina. Tak, ty masz dużą inteligencję od ostatniej walki z duchami. Dobra. Jeden niemiły potwór z głowy. Tak, ty niestety nie masz wystarczająco ruchu. Podejdź tutaj. Dobra. Chyba nie ma co więcej czekać. Odpalmy to. Jeszcze powinniśmy mieć chyba kilka tur na dotarcie. Resztą naszej drużyny. To nie jest Gigi-sama. Sama. Wygląda jak jeden z bossów z... Jak się to nazywało? Shadow of the Colossus.
見えたぞ。あそこにいるのが騎士連中じゃないか。Fia, to nie jest dobrze. Dobra. Tak, pierwsze... zajmijmy się ważniejszymi rzeczami najpierw. Jakie ty masz szanse w starciu z tym? Możesz to całkiem nieźle zranić, ale to cię zaatakuje w następnej turze. Ma 34 siły. Oraz 39 siły. Nie ma zbyt dużo agility, ale... 39 siły. Ty masz 19 kondycji, więc 20 za jeden cios. Wniosek szacek jest jeden. Bierz dupę w trogi. I ratuj swoje nędzne życie. Dobra. Tymczasem tutaj... możesz w sumie wycofać się na turę. Tak, podejdź tutaj. I mam nadzieję, że Kisnir zajmie się tym, co tutaj jest. Dobra. Dobra. Dobra, tema zajęta. Problem taki, że nadal nie mamy dojścia do Katorit. Dobra, ty się troszkę uleczyłeś. Co tu mamy? Demon Hammer. Okej. Okay. Demon Hammer to jest broń dla Avaro. Dla Avaro. Jest dosyć ciekawa. Ma bardzo duże obrażenia, jak widzicie. Obrażenia by nam podskoczyły dużo. Zadaje Fear. Oraz ma Intimidate 2. Zmniejsza Constitution, Resistance, Agility, Luck i Evasion. I ma dosyć słaby hit. Ale zadaje mega obrażenia. Problem jest też taki, że to jest przeklęty przedmiot i zadaje, tak, zadaje dark obrażenia, jest przeklęty. Tak długo jak go nosimy, będzie Avaro miał cały czas poison, a kiedy już raz go nałoży, to nie może go zdjąć, chyba że użyje Unsealing Charm, czyli zdjęcie klątwy. Więc to jest coś, co tak... co raczej się nie będę w tym bawił. Szybka zmiana broni to jest coś, co bardziej sobie cenię niż troszkę większe obrażenia. Dobra, wycofajmy prawie wszystkich, żeby zregenerowali FS. No i dobra, nie pamiętam, gdzie tu się otwiera przejście do Katorit. Dobra, ty Avaro też możesz wycofać się. Kisnir, podejdź tutaj. Ciebie na razie nie potrzebujemy. Tak, moglibyśmy go zaatakować, gdyby nie to, że... że on nas potem zmiecie. Dobra, przesuń się tutaj. I powinniśmy mieć teraz okazję przynajmniej, żeby raz go trzasnąć. Dobra, walnij go. A, nie, okej. Okay. Ma perfect focus. Perfect focus to dosłownie plot armor. Czyli gra uważa, że nie powinniśmy go teraz zabić, więc nam na to nie pozwoli. Dobra, Katorit, musisz uciekać dalej.
主様、アマロン、助けて。Dobra, Katory, pora miażdżyć. To brzmi jak tytan. Dobra, Katorit wyszła. Bo Katorit robi teraz swoją robotę.
Okej. Okay. Nie wiem, czy to było wcześniej tutaj przejście. Nie zauważyłem, żeby było. Ale teraz możemy się udać w jej kierunku. Dobra. Jeszcze raz zbieramy drużynę. Może tak, najpierw Ior. Bo ty zdążysz gdzieś dojść przynajmniej. Ior. Avaro. Fia. I... Piet. Ktoś jeszcze. W sumie mamy też miejsce na Mikiu. Dobra. Dobra, i Katorit w końcu weszła w swoją finalną formę. Problem jest taki, że na swojej finalnej formie dostanie w pierdziel niedługo, jeżeli nie szybko tam nie pójdziemy jej pomóc. Więc śpieszymy się. Dobra, Ior. Do przodu. Kisnir. Dobra. To coś zaraz się cofnie do Katorit. Ta. Czego nie lubisz? Nie lubisz piorunów. Dobra, Ior, poczekaj tutaj jedną turę. Pozbieramy ile możemy. Czy lubisz ogień? Nie przeszkadza ci to, dobra. Ty masz ten swój Thunderclap. Okej. Ty masz Effin Bow, ale to ma mały zasięg, więc prawdopodobnie to się nie nada. Ale dobra. Ty masz coś piorunującego? Masz Thunder Axis. Reaction. No nie uda się. Dobra, a ty masz Judgment Tone. No i dobra. Jak widzicie, nie robi za dużo. Dobra, to jest Shallow? Nie, to jest Water. Potrzebujemy Dive, żeby tu chodzić. Kisnir. Dobra, podejdź tutaj. Może się na ciebie rzuci. Chyba cię nie słyszy. Dobra. Może tak. Może Fia podejdzie tutaj. Przywoła sobie Ranry do pomocy. Ranry ustawi się tutaj, żeby zrobić inne miejsce. Ior, wejdź tutaj. Masz jakiś atak dystansowy albo... masz. Dobra. Przyda się w takim razie jeszcze jeden Yuiki. Na przykład niebieski chłopczyk. Możesz tutaj wejść i nie blokować. Dobra. Ty tutaj. Tutaj. Dobra, niestety nie masz jeszcze miejsca. Musimy się tutaj jakoś jeszcze poustawiać. Chociaż nie wiem, czy jeszcze będziemy mieli jakiegokolwiek miejsca. Dobra. Rzuciłaś się. Nie zmieniłem cię na Thunderclap Katana. To jest duży błąd, ale dobra. Walcz. Dobra, zobaczcie, muszę pokazać jeszcze animację. Kto chce tutaj dostać... Może Kisnir.
Dive, bracelet, weapon, thunderclap, katana. Animacje, blade dance. Właśnie, czy to chcemy złapać? Nie, dobra, rozwal to po prostu. Ładnie. Dobry miecz, dobra wojowniczka i bestia nie ma szans. O, Dragon Shield, coś nowego. Dobra, niestety nie mamy 100% kontrol. Będziemy chcieli to zrobić, to będziemy musieli tu wrócić jeszcze. Ile rzeczy zebraliśmy. Ale chyba niewiele ciekawych rzeczy. O, Sunflower, to chyba nam brakowało trochę. A, Avaro, znowu, pierwszy się bierze. まいったな。すっかり世話になっちまったな。Jak zwykle stary pryku. カトリトもよくやってくれたな。いやー、あの立派な姿、やっぱりお前さんはできる子だった。わしの目に狂いはなかったよ。カトリトがいなかったら、あの修理を完了させることはできなかった。言わせてくれ。おいおい、なんで泣いてるんだ。アバロン、お前何かやったんだろ。ほら、早く謝れ。Cicho, to twoja wina, ty przepraszaj. そうか、そうか。だが、心配はいらないぞ。I prawie ci nie zjadł wąż morski.
や、その、なんだ。そうだな。カトリと心配かけてすまなかった。こっちのもんだ。いやー、それにしても他の連中にも見せてやりたかったな。わしのカトリトの勇姿や。今wszyscy widzieli。カトリト、もう自由に変身できるようになったんだろう。わしにもう一度あの姿を見せてくれないか。そんなもん、このわしがパパッと直してやるさ。No, coś. Nawet nie zwracamy uwagi na to, że jesteś w forcie. Hattorito no koto, kore kara mo tanamu zo. Ichinin mae ni natta to wa ie, mada mada seiken shirazu da kara na. Iroiro osiete yatte kure. Dobra, o to nam chodziło. A. Tak. Dobra. Wrócimy do fortecy. Zero eventów. Pięknie, tylko jedna obrona. Tym się zajmiemy za chwilę. Nowa rzecz. Electric Chakrams. Chyba już to mamy, ale zróbmy. Dobra. To co chciałem zrobić, to pokazać wam, jak zarąbisty jest smok. Dragon Katorit. Tak, Sharp Claw to jego broń, którą od razu powinniśmy ulepszyć. Ponieważ tak, kosztuje tylko Earthstone'y. Mamy jeszcze coś lepszego, Claw of Rodon. A wszystko kosztuje inne. A to jest gorsze. Dobra. Więc tak. Smok nie zastępuje Adult Katorit, ponieważ Adult Katorit jest lepsza w czarowaniu, ma swój Thunder Judgment. A ty, smok, ma tylko Thunderstone, to jest AOE, ale poza tym to atakuje wręcz. Ma Intimidate, ma, korzysta z... tak, z broni wręcz. I ma zarąbiście dużą siłę, 43. Porównajmy to do Iora, który ma 41, to jest więcej. No to ma super agility, super luck. Największy movement ze wszystkich postaci w grze, póki co, i również ma świetną wytrzymałość. Jedyna wada to ma, że słabą resistance. Tak, i co ty jeszcze masz? W sumie tyle. Będziemy ci musieli dać jakąś pewnie lepszą zbroję i tak dalej. W
każdym razie tak, ten cały quest z Katorit, ile czasu nam zajęło jej levelowanie, jej te wszystkie eventy, wszystko to robiliśmy dla dwóch celów. Po pierwsze, żeby mieć ten smoka Katorit, który, no mówię, że póki co jest naszą najsilniejszą postacią w drużynie i często będziemy z niego korzystali, bo on wymiata. Po drugie, quest Katorit jest jednym z wymogów do dobrego zakończenia w grze. Tak, w grze są dwa zakończenia, my oczywiście idziemy po to dobre. Tak, i jednym z wymogów jest, żeby właśnie ten quest z Katorit ukończyć, więc dlatego też to robiliśmy. A przy okazji jeszcze Ruler's Wisdom. Szkoda, że nie napisali, ale co? Plus 2 siły, plus 2 wytrzymałości, inteligencji, resistance i plus 5 do wszystkich statów. Zobaczmy, i tak ma gorsze... No porównywalne ma staty z Adult Katorit teraz, ale... I tak ma gorsze staty ofensywne. Inteligencję zwłaszcza. Więc to Ruler's Wisdom kompletnie nie zastępuje nam. Nie sprawia, że Katorit bez przemiany nagle staje się wymiataczem. Jest troszkę mniej zła. Ale dalej ma ten bonus 1,5 do expa, ale... W tym momencie w grze już praktycznie przestaje z niej korzystać, tylko albo ze smoka, albo z Adult Katorit, ale to dużo rzadziej. Dobra. W następnym odcinku bronimy trzeci raz fortecę, to jest ostatni atak duchów. I potem bierzemy się w końcu za Girsia, więc będziemy mieli chyba tam za 2 czy 3 mapy i w końcu zakończymy ten długi 5 rozdział. Ale póki co, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!